Okej, dobijamy 30 level. Tutaj nadrobiłem tych kuflów, kluczy i trochę tych stare pudełko z książką. Się wszystko zaraz otworzy, tylko level będę chciał dobić. Ten strach na 10 poziomie już jest. Trochę daje, bo wcześniej nie padałem tu ze spotem. Ale strach padł. Ja też padam. Tu moby padną. Dobra, trudno. Robiłem te misje, te poziomowe. No i trochę kasy wpadło. Zmianek. Dodań. Tak już od 20 chyba misji zaczęło trochę więcej kasy dropić, czyli je się opłaca robić. Nie wiem co dalej, czy cały czas tak po 300k. Może później trochę więcej, się zobaczy. 98%, dobra. Żółty klucz jeszcze do kolekcji, akurat mam żółte szkaty. I otwieramy je za chwilę. Jest level. Wino z kwiatu brzoskwini. A to jest to co 500 peżeta. I znowu wino. A nie mam kluczy. Błogo magii. I zaczarowanie przedmiotu. Jedno. Tutaj zaczarowanie. Błogosławieństwo życia. Wesołka zen. Pamiątka po demonie. I niebieska szkatułka, zielona duża. I inteligencja Boga Smoku. To teraz ta inteligencja niepotrzebna w ogóle. Otwieramy pudło. Ognisty duch, trująca chmura. Nic nie ma. A nie, leczenie było. Pomoc smoka i strach. Draenar, trzystronne. I mroczna ochrona. Walnięcie, mroczne uderzenie, trująca strzała. Combo, muszę przeczytać. Tu jest. A nie, to jest strach. Tu jest powodzenie, talizman i pomoc smoka. No czyli drop taki w miarę, no mi się przydadzą te kuduszki mroczne i te inne. Teraz i te misje robić. Później ryby połowie, żeby było trochę małży. Metek ten zazdrości już drugiego widzę, ale nie bije. No za długo się schodzi z tamtymi 2, 5, 3, 0. Też się długo schodzi, ale nie tak długo. Tam w tle może być słychać jakieś klikanie. Ale to nie moja. Tam brat w coś ostro napieprza. Dobra, no to zobaczymy się, jak będę robił jakąś misję. Na razie obczaję, o co chodzi. Okej, miałem misję, żeby z Elite Orków zdobyć jakiś plecak U-Rank. I mam jakieś chrupki teraz, które prosił Yangshin. Otrzymałem coś? Nie otrzymałem. Czyli takie... Nie w EQ dostałem i dobra. Do Yangshina. Którego wybierasz? Psa? Tygrysa? Tygrysa wybiorę. Co to jest? Ten zwierzak ma EQ? Co dostałem? Przywołanie tygrysa i jakąś obrożę. O, za pierwszym razem. Kaparek pet. A i tu mam jego EQ. On może omdlewać. Fajnie. Co jeszcze? Zwierzak chronicie dzięki. O, takie coś jak błogo. Podział expa. A tak. No, powiem że wam, że dobra. Tutaj założę mu obrożę. O tak, dobra. Ale ile ma HP? 1400 wytrzymałość, głód. No głód to ja mam karmę jakąś. co on będzie biegał za mną. Dobra. Teraz idę do M1 jakieś misje porobić. Więc zobaczymy się już przy oddawaniu. Powiem wam, co robiłem. Ok, jeszcze przed robieniem misji robiłam matkę i tutaj lecę wybiec do Uriela. Świetnie, ten pierwszy jest super. A i teraz będę miał pierścień teleportacji chyba. Rada pustelnika i zły egzo. Super. Po jednej sztuce. No to jedno się przyda. Pudło, niska sztuka combo, trzystronne i błyskawiczny rzut. Ale czy mam ten pierścień teleportacji nadal, czy znikł? O, mogę go używać. Chcę się przenieść. Zapisuję tylko. Tutaj, żeby DM1 mnie przenosił, to od razu ustawiam. Dobra, zobaczę jeszcze z wami, co u kapitana trzeba zrobić. Może jakaś misja na FMS-a czy na coś. Zniszczy metniczarnię. Dobra, to ja sobie zniszczę i zobaczymy się tu już przy kapitanie. I dobra, czas oddać misję. Jedna była, że musiałem mieć do M2, do Yangshina, ubić 30 dzikich sługów. Później on dał mi jakiś łuk dla kapitana. No i właśnie oddaję. Druga była, że metkę ubić. O, właśnie to jest kamienie metin, to musiałem ubić tego metka na 2.5. Co dostałem? Mamy miksturę medal konny. Przeczytam. Co jest? Chyba dostałem mleko, będę musiał iść. Dobra. Drugą misję od razu oddaję. O, miecz pełni księżyca. Słabość ranna. Ale level jeszcze wbiłem, to ulepszył strach. Znajdź Uriela, nie, znajdź Uriela. To na 3.1 jest misja. Myślałem, że to zrobiłem. O nie. Jak ja nie lubię kręcić się po lachach małych. Cały czas Uriela. Mam flaga. 10 razy. Ile wiem. Myślałem, że cały level mi za to wpadł. Dobra, wywalę tym jedną brązę, ale zbiorę flagi. Wróć do kapitana, wróć do strażnika miejskiego, to już można zamknąć. I 4 misje zostały, dobra. Jedziemy z FMS-em. Aha, na razie 100%, czyli standardowo. Na maksa chyba do plus 4 było to 100%. Nie, do plus 2. A do plus 5 zrobię. Kurwa macie. Myślałem, że mi zrobi. Dobra, logam na H1 zobaczyć, czy tam są FMS-y, żeby kupić jakiegoś. No FMS-a niestety nie ma. Ale ja sobie jeszcze otworzę te pudełka. O, tego nie widziałem, sobie tak przyciągnąłem. Znaczy są FMS-y, ale P1, KK. To po tyle to ja nie będę kupował. Przeszkolić jeszcze 8 razy. Żeby było jawce. Dobra, czerwona skrzynia, fioletowa mikstura duża. Tak zrobię tu. Do tej oczywiście klucza nie mam. Smoczy wir, sztuka, kombo i zwinka. Trująca strzała, błogo i chmurka. Fuzji, trująca strzała i bezszelestny. No teraz dużo gorszy drop. Ja tutaj zaraz będę musiał w końcu tego shopka zrobić i wystawić go na noc po konserwacji, która jest na 40 minut. Tu się da przenieść do tego miasta. Na gildię, która jest 39. I teraz połowię sobie ryby, żeby mieć trochę małży. I zobaczymy się przy otwieraniu ryb, ile będzie małży, więc 102. Okej, już jestem. Tutaj się dowiedziałem po zużyciu 40 robaków, że jest inny system łowienia. To znaczy, na początku normalnie zarzucamy i czekamy, aż się pojawi to kółko. Wędkarz w rękawicach bokserskich. 20 rybek złowiłem, to zaraz je się otworzy. Tutaj zaraz wam pokażę, tylko się wyświetli to okrągła. Szybciej. No. I 3 te poleciał, czyli raz, dwa, trzy. 3 razy spację naciskamy. I wtedy łowi rybę. Teraz akurat nie udało mi się. Zdejmę tą wędkę. Ryby po przenoszę. Tu jest chyba równy 20. Tutaj na każdej rybie piszę, ile ma centymetrów. Największa chyba 46. Najmniejsza 10. To co złowiłem. Tak, taka ciekawostka. Tutaj sporo jest różnych ryb, nie tylko karasie, jak najczęściej było na PL-u, że się tak łowiło. Karasie, czasem mandaryna. A ryba lotosu to się trafiała bardzo, bardzo rzadko. O, i duże karasie jeszcze były. Tutaj zobaczymy sklepy. Tylko najpierw te ryby otworzę. Tak jak mówiłem, równe 20. I dobra, otwieramy. Pewnie same martwe, chociaż jeden małż by się przydał. I jeden małż, tak jak chciałem, 7 ości. W sumie te ryby mogę zostawić martwe, później się je upiecze, zawsze coś będą dawały. FMS tania 13 kk z umkami, ale takim niestety niepotrzebnym. Tu po 600 są. Małże po 1 kk chodzą. Otwierać na razie ich nie będę, trochę za mało kas mam. Medal 200 kk. Jak zrobi mi FMS-a, to może kupię. Tu też 200. No, FMS-y plus 9 po tyle, dobra. No to bierzemy tego. Ten jest plus 2, do tego wezmę. Zawsze mniej wydam na ulepszanie. Dobra. Ulepszony. Ulepszony. I na plus 5 ostatni raz u Kowala. Ulepszony. Dobra, teraz podziamy. Nie powiodło się. Na plus 5 u Kowala. I na 6. Ulepszony. Na 7. Nie powiodło się. I znowu na 6. Ulepszony. Dobra, jest plus 6. Dodamy bony, wymiksujemy i będzie można iść na metki. Dobra, to teraz miksuję najpierw ta. Nie da się dymi. Do jakiegoś Big Go, gdzie on był. Gdzieś tu się chyba schował, ale nie jestem pewny, gdzie tutaj mam konia. Dobra, tutaj nie zauważyłem wcześniej. I co tu trzeba? Przyciągnij przedmiot, który chcesz. No, dobra. Tak. No, taki do PvP bardziej, ale zmieniam dalej. Coś do expo typowego. 16. 2, 4, 8, 4, 13, kurde. No i znowu 25, 10 mistyki. Dobra, spróbuję dalej. Takie 30 minimum zawsze mam. No chyba, że będzie 29. O, 40, super. 10 orki, 10 mistyki. Jest pompa. Dobra, teraz to idę. Nie wiem, może pożyczę jakiegoś wierzchowca i się na metki przejdę. Więcej dwóch. Ok, jestem ponownie, byłem trochę na metkach, tylko bez wierzchowca, bo wierzchowiec od 3-5. I tu mój dropies, żółta skrzynia, zaczarowanie, bym krytyka, zielona duża, słabe zaczarowanie i nieznany talisman. Zielona zaczarowanie, rada, zaczarowanie. Dobrze, że te zmianki dropą i ząb orka, który zaraz oddam. Dropnąłem szefa mesa oczywiście. Do plus 5 go spróbuję. Jest 4 i jest 5. Bodzie też mam jednego, to ulepszę tego swojego na 7. Jest plus 7. Gdzie jest ten koło? Gdzieś tu był. Wezmę potka, żeby szybciej biegać. I trochę zamieszamy tego FMS-a. Może ten będzie do PvP. Tylko najpierw to tam mu bomy. Dobra, weszły po 6%. Tak. 17, dalej. 35, 10 litrów. Kurde, taki no, fajny, tylko tamten mam. Dobra, mieszam dalej. Podobny strasznie do tamtego. Na mistyki już mi był niepotrzebny. No, coś się przycięło. No, jakiś lag był, bo oks jest. Może za dużo osób wyszło naraz. Dobra, zamieszam, żeby zostało mi 10 zmianek. 20 dalej. 5 to w ogóle mi nie odpowiada, 7 też. No teraz bym mógł się do PvP trafić. 28, 10 przeszywa, 5 trucie. No też nie bardzo. Lipa. I teraz to w ogóle lipa wchodzi. 1, 15. A dobra, mieszam do końca zmianek. Lubię mieszać, nie było tak trudno je zdobyć. 4, 5, 11, minus 4, 15 i 7. Dobra, trochę się zdenerwowałem, że nic nie weszło. Nie, żartuję. Jest gitara. Jakoś się teraz nie denerwuję za bardzo na grę. To spróbujemy go ulepszyć. Na plus 6 ulepszył. Na plus 7 spalił. Dobra, mam tego swojego plus 7. I otwieramy. Trująca chmura, kombo, tąpnięcie. Dobra, wy sobie jak chcecie czytajcie, ja wam będę mówił tylko te lepsze. O, dwa wilki. Szczała, szarsza. Nic. Czarowany i aura. Gdzie jest czarowana? Niepowodzenie niestety. O, kolejna aura. Dwie aury. Berserk. Silny. Silny. Dwa berki. Duszki. Zbrojka. Zmniejszenie obrażeń jakieś. Berek. I nic ciekawego. Czyli tutaj dwie aury. Chyba czarowane. To silne jest. Rozpro. Trzeba będzie sklepik w końcu wystawić. Ja muszę dobyć 3-5, tego nie będę nagrywał. Jak dobiłem ten 3-5. Rady zeszły. To jakieś klucze białe. Skrzynki, po ile skrzynki? Niebieska. Jakich kluczy mam dużo? Czerwonych. Żółtych mam 4. To ile to? Niebieska. Zielony. Dobra, kupię te żółte. Kurde, tam było 10 i tyle samo. W ogóle nie pomyślałem. O, zaczarowania. Zły egzo. Drugi zły egzo. Opłaciło się. Zły egzo drogie. Niebieskie. Nie mam niebieskich chyba kluczy. ale za to mam zielone. Zielone kupię. Zaczarowanie, księga klątw i już klucza nie mam. Czyli mi się opłaciło, bo to te egzo to z 3kk. Jeszcze zmianki, czyli mogę sobie... A nie mogę, bo spaliłem. Ale zbrojkę sobie mogę zamieszczyć. Wywalę ten egzo przewodnik, żeby wartość była 15 wartości, nie, to wolę. Zmień. I ostatni 10 do ferzyta. No na razie musi mi to wystarczyć, bo nie mam zmianek. Ale już tu kłod ułożone, więc można zarabiać, wystawić sklepik, iść poić rybki może, albo zarabiać. Pożyczę sobie wierzchowca, to zarabiać będę miał z głowy. A teraz sobie sklep wystawię i idę spać, bo jutro pierwszy dzień. O! Jakiś niczym nie bije. Chyba napis korzy. Który to level jeszcze, jakbym wiedział. Lata tu jakiś. Chyba tu. Kurde, teraz Jarek X-Pomp. On? Nie, tu jest ten Jarek. Na mapce go nie widzę. Dobra. W sumie już trochę materiału jest. W następnym odcinku zobaczycie, jak mam 3-5 level i klepię metki z wierzchowca pożyczonego. Na razie później zarobię na swojego. Ja wystawię sklepik, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.